Już od jutra startuje kolejny etap remontu. Będą zamknięte ulica, m.in. ulica Zwierzyniecka. Ja zapytałam Andrzeja Kuliga, zastępcę prezydenta miasta Krakowa, jakie utrudnienia i dlaczego ten remont jest konieczny. Dzień dobry, panie prezydencie. Przypomnijmy proszę, od kiedy te ulice staną zamknięte, jakie to są ulice i dlaczego muszą zostać zamknięte. Zamykamy ulicę Zwierzyniecką i Kościuszki. To jest ulica, która, to są ulice bardzo zdegradowane z wielu powodów, ale to nie jest jedyny powód, dla którego ten remont robimy. Muszę powiedzieć, że wiele lat temu ówczesny wojewódzki konserwator zabytków narzucił nam takie historyzowanie, nazwijmy to, nawierzchni chodnikowych i drogowych. To był niewypał, musimy sobie to jasno powiedzieć, to był niewypał. On godzi przede wszystkim w osoby starsze, w osoby niepełnosprawne, które poruszają się po tej pseudokostce, bo to była kostka nowo położona, niby historyczna. I my to musimy usunąć, tym bardziej, że hałas, ale także normalne potykanie się zwykłych ludzi sprawiało, że życie, szczególnie na Zwierzynieckiej, było nie do wytrzymania dla mieszkańców tej ulicy. Stąd konieczność zrobienia tego remontu. Jeżeli chodzi zaś o inne aspekty, no to przede wszystkim torowisko. Torowisko, które było absolutnie zdegradowane. Powstał zresztą w Krakowie słynny licznik wybrzuszeń, który pokazywał, ile razy trzeba było naprawiać to torowisko, ponieważ szyny wyskakiwały ze swojego położenia. I był najwyższy czas, żeby to zrobić. Obok tego to są takie dwie ulice, w których będzie możliwość zmiany odwodnienia. W związku z dużymi opadami wprowadzamy tam jeszcze większe pojemniki, które pozwolą przejąć tą wodę, bo często te ulice zamieniały się w rwące rzeki i to jest bardzo ważny element. Wymieniamy całą infrastrukturę. Przy tej okazji wielu mieszkańców zwróciło się o to, by ich kamienice podłączyć do Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Mam zresztą z tymi mieszkańcami spotkanie w najbliższych dniach, ponieważ no, będziemy chcieli to zadanie dodatkowo rzucić Miejskiemu Przedsiębiorstwu Energetyki Cieplnej, żeby wyjść naprzeciw tym postulatom mieszkańcom. Więc jest tam mnóstwo rzeczy do zrobienia. Niewątpliwie to będzie utrudnienie. Zrobiliśmy wszystko, żeby mieszkańcy tego rejonu mogli dojeżdżać do swoich posesji, czy też dojść do swoich posesji. Także dotyczy to przedsiębiorców, którzy tam mają swoje sklepy. Ale na pewno to będzie duże utrudnienie. Proszę pamiętać, że to jest jedna z dróg dojazdowych do centrum, więc czeka nas na pewno duże wyzwanie. W tle oczywiście jest także remont mostu Dębnickiego. Remont, który no, trwa mniej więcej do końca listopada. Mamy nadzieję, że to nie spowoduje nadmiernych turbulencji, choć no, muszę jasno i wyraźnie powiedzieć, że nie będzie łatwo i za to mogę przeprosić wszystkich, którzy przyjeżdżać będą w tym rejonie, za te utrudnienia, za to, że będą stali w korkach. Proszę mi wierzyć, gdyby dało się robić te remonty w centrum miasta bez wyłączeń albo znaleźć dobry objazd, zrobilibyśmy. Ale wszyscy wiemy, jak Kraków jest zbudowany, nie da się stworzyć uniwersalnego objazdu. Mam nadzieję, że kiedyś, jeżeli powstanie trasa Pychowicka, to wówczas przejęłyby te tunele pod Wisłą część tego ruchu i wtedy ten most Dębnicki nie stanowiłby takiego problemu. Dzisiaj niestety tak jest. W połączeniu z koniecznym remontem ulicy Zwierzyńskiej i Kościuszki będzie to przez okres jakichś 2 miesięcy tworzyło duży problem, może 3. Przykro mi jest z tego powodu, ale niestety nie da się tego zrobić inaczej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. A Was zachęcam do odwiedzania strony kraków.pl, gdzie znajdziecie bieżące informacje na temat funkcjonowania zastępczej komunikacji miejskiej oraz etapach tego remontu.